Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj kończymy naszą wizytę tutaj w Lone na dniach otwartych u Rainera Pitmana. Dzisiaj mamy taki dzień luźny, że możemy sobie swobodnie porozmawiać, gdyż wczoraj, czyli w piątek i sobotę, mieliśmy tutaj bardzo dużo ludzi, nie było nawet możliwości tutaj zamienić kilka słów z Rainerem. Tutaj dzisiaj też jeszcze przy okazji kolega Zbyszek tutaj nabywa gołębie od Rainera. Tutaj nam chodzi głównie o te gołębie dalekodystansowe, to będzie ten kilometr Fresen i te inne, o tych za chwilę będziemy w gołębiach rozmawiać. Natomiast teraz byśmy tutaj za pośrednictwem Kamila, który tutaj opiekunem jest w hodowli u Rainera Pitmana, opowie nam troszeczkę, jak Rainer te dni ocenia z perspektywy już tych lat, które były, bo teraz to były te dni takie, można powiedzieć, jubileuszowe, prawda? Tak jest. Mieliśmy 20-lecie naszej gazety. Fragen wie das von dieser letztes Jahr, wie war das besser? Es waren auf jeden Fall viel noch mehr Leute da. Wir haben im letzten Jahr über die zwei Tage gut 1000 Leute gehabt und wir hatten diesmal alleine gestern gut 1000 Leute und am Tag vorher denke ich so 600, 700. Wir waren also richtig begeistert. Jest bardzo zadowolony, jeszcze więcej ludzi niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było około 1000 ludzi, teraz było, no tylko wczoraj sam, wczoraj się w dniu było około 1000 ludzi jednego dnia. Jest bardzo dobrany, bo się cieszy, że bardzo dużo popularności tutaj. No tutaj widzieliśmy nawet w zeszłym roku, mieliśmy tam jeden namiot, teraz był tutaj drugi dostawiony i jak chodziliśmy, tutaj mamy zdjęcia, tam fotogalerii naszej zamieścimy, postaramy się to zrobić jak najszybciej, a widzieliśmy, że było tych osób bardzo dużo, gołębie się cieszyły dużą popularnością, tych gołębi też widzieliśmy, było dużo sprzedanych i w tym roku ta była taka troszeczkę nowość, jeżeli chodzi o sprzedaż gołębi, bo były te kartki, w zeszłych latach były kolorowe, że cena była związana z kolorem, dzisiaj mieliśmy podzielone takie grupy, czy te grupy, których on sprzedawał, się cieszyły zainteresowaniem, czy bardziej kupowali pojedyncze gołębie? Bardzo dużym cieszyły się po tym popularnością. Dlatego fakt, że Wesa jest diese grupy, czy zamyślałem? Wesa oder Einzeltabeln, czyli tam mehr verkaufen. Wir haben mehr Gruppen verkauft, auf jeden Fall. Allerdings die ganz teuren Tauben gingen natürlich einzeln dann. Mieliśmy więcej w grupach gołębi, ale najdroższe te gołębie z tych pogrzebieńskich, z tym wszystkim, przy pojedyncze. No to wiadomo, siłą rzeczy, bo jednak ceny są za te gołębie konkretne i no, grupa taka też by musiała kosztować. Tutaj takie targi, które tutaj można powiedzieć były u Rainera, targi tylko gołębi, bo tutaj nie mieliśmy jako takich towarów, a po prostu te gołębie. Tutaj spotykaliśmy różnych hodowców. Ale przez to też, że Rainer posiada tą gazetę, to też na pewno zainteresowanie tymi gołębiami będzie i było wcześniej przed targami, tak, i tak. Teraz jeszcze po tej wystawie niejako też będą tutaj dojeżdżać hodowcy coś zakupować. Zapowiedzieli się już jacyś? Tak, już dzisiaj przyjeżdżają hodowcy cały czas. Zamówień mamy już ogromny, do końca tygodnia same wysyłki, wszyscy ludzie pozamawiali sobie przed. Przed tymi dniami otwartymi już i wysyłki, po prostu nie mogli dojechać, nie wiadomo, tak. Starsi ludzie i wszystko, mm-hmm. To jest jedno. Byli ludzie ze Szwecji, z Belgii, z Holandii. Z Polski było bardzo dużo, z Polski, więcej z zdecydowanie niż w latach, w roku po ubiegłym, kiedy też byliśmy tutaj, to ja sam tutaj spotkałem ich też więcej, ale byli też jeszcze takie najbardziej egzotyczne, to już ze Szwecji, tak? Szwecji, przyjechali specjalnie tylko po gołębie, cała rodzina. Tak? Tylko po gołębie. Vielleicht kannst du nochmal drauf sagen, dass wir also Besucher gehabt haben aus Österreich, dass wir Besucher gehabt haben aus der Schweiz. Und dass wir dank Nasche Gambier, ja, durch den Hinweis auch viele Besucher gehabt haben aus unter anderem Belgien, aus Schweden, Ungarn, aus Polen auch direkt. Viele polnische Sportfreunde, die also aus den Nachbarländern gekommen sind, nicht nur aus Polen direkt, sondern eben wie gesagt aus Schweden, Belgien, ja, überall. Ze Szwajcaris, z Austrii. Also dank Nasche Gambier. Po prostu cały rok ludzie przyjeżdżali, tak jak mówię, dziękuję też ten. Dobrze, myślę, na nasze gołębie. Przyjechało bardzo dużo hodowców z Polski w tym roku. I czego jest bardzo zadowolony, że bezpośrednio ludzie przyjeżdżali tylko po gołębie. No tutaj rozmawialiśmy z Rainerem, to Rainer mówił, że jak było wczoraj tam więcej jak 1000, dzień wcześniej było tyle samo, a mówił, że w niemieckim związku tutaj w Niemczech jest około 19-20 tysięcy hodowców. To zobaczmy, ile tutaj ich przyjechało proporcjonalnie. To można powiedzieć, że naprawdę bardzo dużo. Tak, widzę. Witamy w Zentrum. Wir haben in Deutschland eigentlich nur noch 18.000 Reiseschläge, 17 bis 18.000 Reiseschläge. 17-18 tysięcy jest tylko lotujących. No. Czyli tutaj widzimy, bardzo dużo ich naprawdę przyjechało. 1964 hatten wir noch 100.000. 1964, 1989 nach der Wende hatten wir wieder 100.000. Und jetzt seitdem geht es in Deutschland kontinuierlich nach unten. Was macht ihr die Grenze? W 1989 roku było jeszcze 100 tysięcy hodowców, nie? I od tamtej pory już jest po prostu coraz mniej. I on wiąże to z otwarciem granic, tak?
Nie, nie. Po prostu ludzie są coraz starsi, teraz mieliśmy zainteresowanie się. Ci, którzy stałych klientów, nieco wracają i chwalą sobie. Tak, tak, tak. Jak w rozmowach było, to sobie dużo osób jest też stałych klientów. Nie? Stałych klientów, co roku przyjeżdżają. Znaczy, że się sprawdzają, że są stali i wracają kilka lat po kolei. Nie? Tutaj w zeszłym roku, kiedy rozmawialiśmy z Renem jeszcze przed wolnymi dniami, on miał te gołębie nam prezentował, opowiadał nam dużo o tych dwóch takich nowych gołębiach, rakich liniach. To był Super Harley 1, Super Harley 2 tych gołębiach. Chciałem się teraz już z perspektywy tego roku zapytać, czy cieszą się, zmieniły się preferencje niejako odnośnie tych gołębi, odnośnie tych osób, które nabywają gołębie, zainteresowanie, czy w dalszym ciągu są tutaj się, bo w Polsce to się cieszą największą popularnością chyba jednak Harikana, linia Finneke 5000. Poznają, natomiast tutaj u Was na rynku niemieckim, jakie te gołębie są takie bardziej preferowane? Tak, wezmę do diese, welche linie są obecne, hier in Deutschland verkaufen, diese Harleys. Die Hurricane sind im Moment also am meisten gesucht. Die Hurricane sind am meisten gesucht, dann die Superdome, Harleys, Wunder von Brabant. Das ist die Reihenfolge. Koopman, Prangel wird in Deutschland leider etwas weniger. Auch die Koopman sind total unterschätzt, aber wie gesagt, an erster Linie stehen eigentlich im Moment doch die Hurricane. Ne? An erster Stelle. Tak samo jak w Polsce. Ale Harley cieszy się też bardzo dużą popularnością. Eins müssen wir noch sagen, dass sich die polnischen Sportfreunde hier natürlich in den letzten zwei Tagen ganz besonders wohl gefühlt haben, weil wir fast also zu 70% bei den, ja, insgesamt bei den Mitarbeitern durch, weiß es, mit der Polen, die der polnischen Sprache mächtig waren. Na, ich kann es mal ein paar aufzählen, wer alle hier war, dass Georg uns geholfen hat. Also, no. Polski język to bardzo teraz często u nas panował, ponieważ już połowa prawie tych, co tu pracowała, pomagała, nie? Mówi w języku polskim, nie? No tak, jak jeszcze tu Magdę, tu Kamil zawsze, tak powiem, ściągnął, to już jeszcze zwiększył to, a teraz jeszcze Magda w ciąży, to jeszcze będzie kolejny, także... się ogląda za innym. Inwazja, można powiedzieć, jest, nie? Und wenn wir heute Morgen nicht so begeistert hier ausgucken im Moment, sondern liegt das einfach daran, dass wir also in den letzten Nächten kaum geschlafen haben und jetzt hier stehen, recht früh und durchgefroren sind und uns also noch nicht richtig wieder so lachen ins Gesicht kommt. Co? Tak, tak. On mówi, że teraz jesteśmy wiadomo, że tu zimno, stoimy tutaj, nie? Nie jest zimno wcale. Że ledwo się trzymałem po tych dwóch dniach, wiadomo, jak to ciężko było. Jest bardzo dobrze. Tak? Ale my teraz przejdziemy na gołębie. Teraz tutaj byliśmy tutaj z kolegą Zbyszkiem. Zbyszek tutaj właśnie ma otwarty katalog. To jest katalog, pokażmy, bo my ten katalog znamy. Mamy na stronie u nas katalog z 2014 roku. Nowego jeszcze nie ma, ale tutaj są takie gołębie na daleki dystans. Tutaj my między innymi mamy gołębia kilometer freser. Mamy tutaj gołębia, który... też są, bo niejako to są wszystko na ten daleki dystans. Tutaj akurat tak się składa, że chyba te wszystkie gołębie zostaną, że tak powiem, pojadą do Polski i tutaj będą kolegi Zbyszka. Tutaj, ale mam pytanie, te gołębie, może coś więcej nam powie tutaj o tych gołębiach Rainer? Ja na was skąd zagadnę, widzę Weichstrecken Tauben, was gekauft. Ich habe die Weichstrecken Tauben, ich meine, ich führe es jetzt mal aus. Ich habe die Weichstrecken gekauft, weil ich, also die habe ich mir damals für viel Geld angeschafft und wirklich nur aus dem Besten der Besten, das kann, weiß ja jeder. Und auch unter anderem den Kilometerfresser, den nationalen Astrovogel von Deutschland. Und ich wollte selber Weitstrecke spielen, weil ich gehofft hatte, dass hier ein paar Leute mehr Weitstrecke spielen wollen. Hier in der Region sind aber nur 20 Leute, die so ein bisschen Weitstrecke spielen und keiner ist richtig intensiv betreibt. Und das dafür dann einen Weitstreckenschlag aufzubauen, wenn man keine richtige Konkurrenz hat, dafür fehlt, also da, das macht keinen Spaß und zweitens fehlt uns, haben wir festgestellt, uns fehlt auch die Zeit dafür. Ja. Und aus dem Grund also haben wir uns entschlossen, diese komplett abzugeben. On jak się zdecydował na daleki dystans do gołębie chciał puszczać, to kupił od razu najlepsze gołębie, z którym ten, ale niestety to w naszym regionie jest tylko 20 gołębników, które lotują na dalekim dystansie, to jest po prostu ani żadna konkurencja, nikt nie jest w czołówce, nie? Niestety się nie sprawdza na Niemcy, nie? Ale gołębie są bardzo dobre, są to z najlepszych linii. Najlepszego w Niemczech AS, tutaj zakupiony, wszystko jest holandii, wszystko najlepsze po prostu linie. Tutaj widzimy, tutaj... Es macht keinen Spaß, Weitstrecke zu spielen, wenn die nächsten guten Spieler 300 Kilometer vor einem sind, also 250 Kilometer am Aachen meinetwegen vor einem sind und die nächsten dann schon 500 Kilometer im Saarland vor einem sind. Mit denen kann man sich einfach nicht messen, das ist zwecklos. To po prostu bez sensu, jak mówimy. Czołowy hodowca teraz na takim dystansie jest 300 km od nas, nie? No. A następny jest 500 km od nas, nie? No to takie lotowanie nie ma sensu. Natomiast tutaj w Polsce loty się na daleki dystans cieszą coraz większym zainteresowaniem. Coraz więcej po prostu i mają... Zbyszek się przekonał i właśnie
żeby już nie zaczynać, nie tak powiem, z takiego niskiego poziomu, to tutaj... Ja bardzo zawsze lubiłem takie loty na 1100 km, bo przez 15 lat praktycznie to mam prawie pełną serię, albo tam było 10,5 czy 5,3 czy 3,3. W tym roku też dałem już na 1105 km, to włożyłem 3 gąbki, 2 miałem, także... No chciałem po prostu właśnie, jak już te gąbki tutaj no, nie będą po prostu rozprzestrzeniane, po prostu, potrzebne po prostu, no to też te wszystkie z katalogu, które są, no to tutaj zamierzamy się dogadać, a zarazem jeszcze wszystkie dzieci po nich po prostu już takie, co są nawet dotowane 13 razy były 13 razy w kabinie, także po prostu tutaj prawdopodobnie. Ja tutaj jeszcze takim drobnego wstrętu powiem, że tutaj zobaczmy jeszcze, no niestety tego zgubnego nałogu palenia papierosów się nie pozbędziemy, że to hodowca z Niemiec czy z Polski, u nas jest słynny z tego kolega Manfred Bula. On zawsze też na każdym filmie musi po kilku minutach wyciągnąć papierosa, zacząć palić, aczkolwiek miał krótki epizod, że nie palił. Niestety nauk, że tak powiem, wygrał, ale tutaj zobaczmy, nawet nie odstrasza kolegi Rainera, tutaj z bliska zrobione, że spalenie zabija, z takim dokładnym opisaniem, jak to wygląda. No nic, na razie podziękujemy, przejdziemy sobie, oto klienci przyszli, a my sobie pójdziemy do tych gołębi teraz. Tutaj jesteśmy, nie uciekaj Marek, tutaj... Nim przejdziemy tam do oglądania tych gołębi, które kolega Zbyszek nabył. Tutaj też jeszcze Marek, którego wczoraj poznaliśmy, przyjechał dzisiaj odebrać gołębie. Zastrzegał się, że wczoraj nie kupił. Tak, nie kupił, jego żona kupiła. Aha, to było tak, że on, i to był prezent na gwiazdkę 2023 roku. To jest właśnie ten. Jaki to jest gołąbarek? Ten teraz? To jest z Hulikana. Z Hulikana, bo ty pakiet cały kupiłeś, tak? Tutaj o pakietach rozmawialiśmy z Rainerem. Tak. Rainer mówił, że te pakiety się cieszyły dużą popularnością. Ty kupiłeś taki pakiet, 3 gołębie. No to Rainer ucieka, nie ma co ucieka. Tutaj 3 gołębie, to były, tamten wcześniejszy to był z Hurricana, tak? Nie, z Apollo 2 chyba. Z Apollo 2. Tak? Zaraz to zobaczymy, niebieski, Zbyszek je oceniał, a tu mamy, z czego? No właśnie, ale jak to ten przód trochę tak, nie? No, już tu pakier jest dosyć duży, no. Tutaj jak już było. Teraz jeszcze, ale jak ci się widzi ten... No fajnie, bo jest, tu jest dobre, mocno fajnie, wyłożone jest. Elegancki. To samczyk będzie prawdopodobnie. No to jest, a ten, jest, ten z czego jest? Jest tak samo jak ten... Dwa. Marek, jak a ten z czego jest? Marek, tak, a ten z czego jest? Z czego? To jest z Hurricana. A tamten co było wcześniej? Wiesz co, ty masz gołębia tego, co mi się... Ja mam wybrane jako z tego, tylko na pokrewieństwo. I ten mi się, ten był tutaj, nie? Na rogu. To jest ten, co mi się podobał. Bo on jest lekko większy od tego mojego. Sobie. O kurczę, zaraz możesz go nie mieć. Dobrze. Bo one są podobne jak w tym katalogu. Pokażmy jeszcze tego, co wcześniej oglądaliśmy, Zbyszku. To jest samiczka. A rodowody masz tu gdzieś? Tak. To jest mniejsza samiczka. No to jest samiczka. Ale ładnie ułożona w rączce. To jest ta z tego Apollo? Nie. Nie, to jest... Teraz to zobaczymy. Czekaj. No i Marek w końcu ten rodowód ma i to popatrzmy, to jest... To widzimy. Jest z Harley'a z jedynki. Tak. To jest tych dwóch braci najlepszych w 2013 w średnim dystansie w Belgii. Mhm. Córka Harley'a i tutaj syn Apollo 2. Syn Apollo 2. Apollo 2 to był Antona Denkera gołąb. Widzimy Tony Ravenstein, tu wnuczka 330 Gintera Prang. No, znane to, te gołąbki. Tak gołąbek... samo tu jest też Hurrican też w linii. Tak, oczywiście. Tak. To jest ten też. To jest gołąbek już starszy, no to widać, że jest, już jest jeszcze ładniejszy w rękach leży. Bez... Starszy, bez jedno, ale ciągle z 2016 roku. Tak, tylko że po prostu piłka ma jedno tylko do spieszenia, a widać już końcowe, nie? To widać, że już jest sponsorka tych gołębi. Tak. Takie żony polecamy wszystkim, żeby po prostu... Sponsorowały, to by hodowcy mieli lżej, nie? O właśnie. A może by to wszystko później sobie patrzy też jeszcze. Dobra, tylko schowamy. A będziemy za chwilę, bo tu już pomału się pojawiły te gołębie, które będziemy ze Zbyszkiem zabierać i do nich sobie zaraz przejdziemy. Sobie widzimy, hodowcy macają sobie gołąbki, klasyka. Jeszcze raz o tym zgubnym nałogu palenia papierosów wspomnieć muszę. Tego się nie potrzebi. Tutaj sobie gołębie oglądacie. Co ty masz za gołębia teraz? No tu jest po tym dalekim dystansie, po tym 670. Nie stało dyla, nic. Uważaj. Tu jest samczyk, bardzo ładny. Pokaż. Nawet jako młody gołąbek. Z tego roku? Tak, z tego roku, nie? Tu ksiądz Kostosz mi tu właśnie wybrał, nie? No tu już jest też starszy gołąbek i to jest 924. To jest bezpośrednio syn po tym 670 kilometr. Kresem kilometr. I tu jest jeszcze jego siostra, tylko że po innej samicy, a po tym samym samcu, nie? Poczekaj, przymkniemy, żeby nam nie dało dyla. A ty jakie trzymasz w ręku gołębie? Ja w pokrewieństwie z tego, z Hurricana, z tej szóstki. A to jest te są te? Tak, już z brzeg wybrał je.
po szóstce. Chciałbym jednego zabrać z potem, bo uważam, że jednego wybrał po szóstce, no nie? A drugiego mi przyniósł, nie? Jak się dowiedział, że mam drugiego, to mi chciałby zabrać. Po tym synie Hurikana, tym to najlepsze młode, tak? Tak, bo ja mam wszystko na właśnie na pokrowieństwo, wiesz? Tutaj mamy taką ciekawość. Właśnie dobrze dzisiaj być tu, bo jest mniej ludzi, można sobie swobodnie oglądać. A to jest też z tego Harley'a, tam jest, jest jedynki dwójki, nie? No to też jest tutaj podobny do tego, co właśnie. No. Ja mam takie właśnie pilotka, tak jak w katalogu jestem dwójka. Ale dwójka, tak? Dwójka, dwójka, bo to parę tysięcy na sieci. Rodowana przez cztery. Tak. Ta trzynastka to była pod najlepszej samicy jeszcze teraz u was, co ty mi powiedz, nie? Tak? Ta trzynastka coś wybrałeś, wybrałeś, nie? Tutaj Zbyszek prosił, żeby też o tym gołębie coś wspomnieć, bo to jest gołąb, którego tutaj ksunt gołąbkami przyniosłeś. Tego przyniosłem z gołąbnika tam rozpłodowego naszego. Wywodzi się z Karli, która miała pierwszy konkurs na 24 tysiące gołębi. U was? Nie, to w Holandii, one są w Holandii. I 20 konkurs na 40 tysięcy gołębi w Simaj. A ojcem jest syny tym 520 Schimmel, który jest ojcem najszybszego szpaku, najszybszego gołębia w RV u nas. To jest 11 konkursów, ponad 900 as punktów. I to co roku, i to są bardzo, bardzo, bardzo twarda linia. Na każdy dystans. Spod lady. To całe młode, same młode kupiłeś. Numer gąbka jest 107, nie? 107, tak? 107. Pamiętam. Gąb spod lady. Jeszcze mi tu obiecał dwa, ale nie może znajdziesz. Ale mnie odpuszczasz, nie? Przepili. Z tydzień czasu jeszcze zostaniemy, tak że znajdziemy. Zobaczymy. Dadzą dla świętego spokoju, żeby się poznać. Zobaczymy. Z nudzinami to nam dali. No dobrze. No i tutaj, tak jak mówiliśmy, gołębie, które tutaj kolega Zbyszek nabył od Rainera, a mianowicie te z dalekiego dystansu, tu widzimy, jest cały karton tego razem, jest cała taka rodzina, to jest ponad 30 kilka gołębi. To są te gołębie, 8 gołębi z katalogu, które możemy u Rainera... Dzieci po nich wszystko. Tak, plus dzieci po nich, plus jeszcze belgijskie gołębie, które też tam mamy i holenderskie z dalekiego dystansu. Tutaj to, co przez kilka lat było zważone z pana Futmana, to wszystko zabrałem, no bo te gołębie nie są tutaj koniecznie potrzebne, tak. A myślę, że... No, nie, pewno nie są potrzebne, konkretnie, tak. O cenach nie rozmawiamy. Ja nie wykorzystam, nie? Tak, krótko mówiąc, Zbyszek widzimy tutaj już zapakował to wszystko, a my będziemy się starać też te wykorzystać jak najbardziej te gołębie. Wykorzystywać. Dokładnie. Gołębi się wybuduje na daleki dystans. Bardzo chcieliśmy podziękować tutaj za miły czas spędzony tutaj w towarzystwie Rainera Pittmana, Kamila. Zapraszamy do Polski, tak, że tutaj za dwa tygodnie gdzieś, nie? Za dwa tygodnie, bo te gołębie, które też młode mamy na sprzedaż, to będą tutaj akurat przywiezione. No ich na razie nie ma w Polsce, ale będą już niedługo. Także dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot. Dobry lot.